Ciekałem z tym filmem chociaż parę dni po premierze. Mówię sobie okej, okay, może to była taka zwykła premiera odwal. zaraz nam wypuszczą jakieś nowe rzeczy i wprowadzą cały content, ale zanosi się na to, że na razie nic więcej nie mają w planach nam do dodania i Counter Strike 2 został po prostu bardzo pospieszony. Prawdopodobnie gdy wypuścili trailery w tym roku i obiecali nam grę w lato 2023, to sami się nie spodziewali, że może tak wolno im wyjdzie dodawanie czy naprawianie różnych rzeczy i zostali postawieni pod ścianą. Lato się kończyło, gracze wszyscy pamiętali ich obietnice i opublikowali grę, znaczy zrobili premierę, oficjalnie nawet kilka dni po terminie, bo już jak oficjalnie na północnej półkuli zaczęło się, zaczęła się jesień i myślę, że po prostu nie mieli wyjścia, ale jak wyglądała premiera Counter Strike 2? Po prostu zostało wrzucone to, co mieliśmy w becie, plus kilka chyba map do skrzydłowego, plus tryb z botami dla początkujących graczy, o czym powiem za chwilę, może jakieś uproszczone i mecze na wszystkich mapach i to jest wszystko. Została nam tak naprawdę przeniesiona gra z bety z zerową ilością nowości. Premiera Counter Strike'a, gra... Firma, którą znają praktycznie wszyscy gracze FPS-ów i w ogóle jak ktoś siedzi w gamingu, no to nie ma opcji, żeby nie słyszał o cesie. Po, po 11 latach nowa premiera nie dostaniemy nawet jednej mapy, nawet jednego nowego trybu, nowej broni, nawet głupiej skrzynki, nowych skinów, niczego. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można było zmarnować tak ogromną szansę marketingową, żeby cały świat usłyszał, zobaczył nowego Counter Strike'a i. No przecież naprawdę wiele tej rzeczy można było zrobić. Została nam usunięta gra, w której mieliśmy czyli CSGO, w której mieliśmy 10 razy więcej kontentu, kon kon no bo aż ciężko mi wymieniać to wszystko, co straciliśmy, ale póki co wciąż nie ma serwerów społeczności, wciąż nie możemy grać map z warsztatu, nie mamy Danger Zona na przykład. Wiem, że wielu z was nie grało, ale ogromna też była społeczność, która te, te tryby grała. Nie ma jakichkolwiek trybów zabawowych, żeby sobie wejść na luzie, demolka, wyścig zbrojeń, latające scouty, retake'i czy tego typu różne inne tryby. Jeśli ktoś jest nowy w CS-ie i chce sobie zacząć grę, Valve dodało trening. Myślę sobie, okej, okay, zobaczymy co, na czym to polega, wejdę w trening, jak uczą nowego, nowych graczy. Przynajmniej w go, jak wyszliśmy sobie w coś taki tryb, to tam można było postrzelać z każdej broni, rzucić granat, chwilę się przebiec, coś zrobić i miało to jakiś sens. Przynajmniej można było poznać nową mechanikę rozgrywki. Co Valve wymyśliło dla nowych graczy? Wskakujemy na mecz z botami das 2 dają nam podpowiedź, żeby kupić Kevlar lub P250, potem w kolejnej rundzie P90 czy tam jakiegoś Maka kupić granat i to jest wszystko i biegaj sobie walcz. Czy naprawdę przez 11 lat od premiery CSGO nie można było zrobić jakiegoś minimalnego samouczka? Nie można było kazać postrzelać z jakiejś broni, poćwiczyć celność, porzucać granaty, wytłumaczyć jakieś takie podstawowe rzeczy, jak, jak to może wyglądać? Myślę, myślę, że to naprawdę pomogłoby wejść wielu osobom od nowa w CS, wytłumaczyć mechanikę, że musisz stać w miejscu, żeby strzelać celnie i jakiekolwiek takie rzeczy. Okej, okay, CS2, tryb premier. Z tego, co się orientuje, nic nie zostało zmienione od bety, i wciąż jest masa komentarzy od Was, że ktoś ma wiele tysięcy godzin, ale no, przegrał na przykład pierwsze kilka placementów, trafiał na jakichś gorszych sojuszników czy cokolwiek i został umieszczony w tym niskim elo i musi się męczyć w meczach z o wiele słabszymi od siebie i tak naprawdę smurfować i nie sprawia mu to przyjemności. Albo w drugą stronę, to jest Was gra słabiej, ale został wykerowany w pierwszych paru meczach, skoczył na o wiele wyższe elo, sojusznicy się na niego denerwują. On przegrywa mecze, nie może zabijać za dużo i, i te gry nie są zbalansowane póki co. Rozgrywki, w tym premier i nasz rating, naprawdę praktycznie o niczym nie świadczą. Szczególnie jeśli ktoś gra solo, czy tam dwójki, trójki, jak ktoś nie gra piątką, no to te wyniki o niczym nie świadczą. Ludzie z kilkoma tysiącami punktów mniej, więcej mogą grać na tym samym poziomie i jest naprawdę szaleństwo, są bardzo nie, niezbalansowane rozgrywki. Ale mamy matchmaking: 9 map. Na każdej trzeba zrobić 10 zwycięstw. Nie wiem kto na to wpadł. Ja, jak, ja myślałem, jak najpierw ten system zobaczyłem, myślałem, że może będzie jakaś ogólna ranga, przybliżona, uśredniona, może na przykład z tych wszystkich map, które mamy. Może będzie potrzeba mniej zwycięstw na każdej mapie. Może 5, może 3, wtedy coś takiego by miało sens, ale 10 map, 10 zwycięstw na każdej mapie. Ile to będzie rozgrywek? Teraz wyobraźmy sobie, że wbijemy jakąś rangę na jednej mapie, później zagramy kilkadziesiąt gier na drugiej, na trzeciej, na czwartej, wrócimy na tą pierwszą, no to przecież już będziemy smurfem, bo już dawno nauczymy się grać lepiej, ale wciąż będziemy musieli rozegrać wiele gier, żeby wejść na ten wyższy poziom. Co sprawia, że mnóstwo, mnóstwo gier będzie bardzo niezbalansowanych z graczami na kompletnie różnym poziomie i. No po prostu nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to miało sens ale, A również ten tryb premier Nie wiem czy wiecie, ale na przykład za wykikowanie kogoś do, Dostajemy minus 1000 punktów Jeśli na przykład nas wykikują, tak? No również bajka dla smurfów, dla jakichś D-rankerów jakich Można dać się wykikować, można patrolować Wskoczyć na niższe elo, potem niszczyć mecze No naprawdę nie wiem kto wpadł na pomysł Żeby coś takiego wyszło Jestem zawiedziony tym, jak, jak przebiega Premiera Counter Strike 2, nie, nie chcę zaczynać O tych różnych błędach, serwerach, lagach Tych tickrate'ach, bo na razie działa to źle jest wiele różnych rzeczy do naprawienia, wiele sytuacji, gdzie, gdzie te serwery i to, to wszystko nie do końca dobrze działa I mam nadzieję, że to będzie oczywiście poprawione Counter Strike 2 jest solidną grą, nie, 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 nie zmylcie się tutaj tym moim takim mini rantem Niemniej jednak premiera i to w jaki sposób przebiegła, to jaki dostaliśmy content Mocno mnie zawiodło, bo ja w tej chwili również jako youtuber mam 10 razy mniej możliwości tworzenia dla was filmów z CS2 Bo jest dużo mniej map, dużo mniej trybów, wszystkiego możliwości wokół jest naprawdę o wiele mniej Czekamy tydzień, czy może nam wam coś wypuści. Nic nie wypuścili, postanowiłem nagrać ten film i mam nadzieję, że w jakimś najbliższym czasie coś ulegnie poprawie i, i dostaniemy coś lepszego, ciekawszego. Dajcie znać, co o tym sądzicie.